Cześć, witam Cię. Nagranie to jest uaktualnieniem do ostatniego webinaru. Webinaru, który odbył się 31 stycznia i dotyczył rehabilitacji po rekonstrukcji ACL-u. Po tym spotkaniu online dostałem od Was bardzo wiele miłych i ciepłych słów uznania. Dziękuję bardzo. Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak temat stosowania szyn CPM po rekonstrukcji ACL-u. Dostałem maila m.in. od Edyty. Edyta pracuje w jednym z niemieckich szpitali i napisała ona: odnośnie pracy na szynach CPM, u nas w szpitalu jest zasada, że pacjentów po rekonstrukcji ACL czy endoprotezach uruchamiamy w zakresie nie niżej niż 10 stopni i w górę do 70. W praktyce zgięcie w strefie komfortu pacjenta. Tego typu wiadomości właśnie zasugerowały mi, że może warto by rozwinąć temat stosowania tych szyn. Rozmawiałem też ze swoimi kolegami, którzy zdecydowanie odradzają stosowanie tego typu urządzeń, więc przyjrzałem się, co na ten temat mówi literatura, jak wygląda stosowanie tego typu sprzętach w innych szpitalach. I na wielu stronach zagranicznych szpitali podawana jest informacja o tym, że oni polecają, sugerują stosowanie. Tu jest przykład właśnie takiej placówki, gdzie jak widzisz, sugeruje się, by stosować tak często, tak dużo, jak tylko można, właśnie te szyny. Jeśli chodzi o doniesienia naukowe, to badanie z 1992 roku miało na celu sprawdzenie właśnie skuteczności i uzasadnienia stosowania tego typu szyn po rekonstrukcji ACL-u. To akurat metodą rekonstrukcji był przeszczep zwięzadła wspólnego rzepki i grupa, która poddawana była, wykorzystywała CPM, spędzała na nim 16 godzin dziennie, gdy jeszcze byli hospitalizowani. Natomiast po wyjściu ze szpitala przez pierwsze 2 tygodnie stosowali tą maszynę przez 6 godzin dziennie. Wyniki były takie, że dzięki, autorzy tak sugerują, dzięki stosowaniu tej maszyny udało się o wiele szybciej odtworzyć zakres ruchomości. Zmniejszał się również ból, co przejawiało się zmniejszeniem ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych, zmniejszono również opuchliznę, więc jakby to badanie wspiera ideę stosowania CPM-u. Natomiast jedno z ostatnich badań, czy bardziej nam aktualnych, to jest systematyczny przegląd doniesień naukowych właśnie na temat stosowania CPM-u i w tym przeglądzie pod lupę wzięto 8 różnych badań, więc łączna próbka osób, która była analizowana, to jest ponad 500 rekonstrukcji ACL-u i na podstawie tego przeglądu wnioski, jakie wyciągnięto, to jest to, że nie ma jednoznacznych i brak jest jakiegokolwiek wsparcia w doniesieniach naukowych, jeśli chodzi o skuteczność stosowania szyny CPM po rekonstrukcji ACL. I to, co mnie teraz najbardziej przekonało i pomogło mi podjąć decyzję stosować czy nie stosować, to jest wpis ortopedy Howard J. Lux. On zajmuje się rehabilitacją sportową również, operuje sportowców. Prowadzi swój blog, w którym zwraca uwagę, by leczyć pacjenta, a nie badania obrazowe. Dość często krytykuje swoich kolegów po fachu ortopedów za to, że za szybko starają się operować swoich pacjentów. I on na temat terapii i rekonstrukcji ACL-u w jednym ze swoich wpisów napisał coś takiego: CPM, czyli maszyna, która porusza kolanem. 2 dekady temu każdy je miał. Badania są jednak bardzo jasne. CPM nie przyspieszy powrotu do zdrowia. Może natomiast zwiększyć krwawienie. Maszyny CPM mają niewielkie, jeśli jakiekolwiek, znaczenie właśnie w procesie terapii zerwanego ACL-u. Więc podsumowując ten dzisiejszy update, tylko krowa nie zmienia zdania. Ja od dzisiaj nie będę już polecać stosowania
tej maszyny swoim pacjentom po ACL-u. Mam nadzieję, że to nagranie będzie dla Ciebie pomocne. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych wpisach i nagraniach.